Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. W tym materiale wideo chciałbym opowiedzieć moją historię i moje przeżycia odnośnie tego, co spotkało mnie w Krakowie. Czyli byłem w Krakowie i tam byłem w Muzeum Armii Krajowej. Co prawda, to muzeum zostało otwarte już ponad 2 lata temu, w 2012 roku. Natomiast ja dopiero teraz, i wstyd się przyznać, dowiedziałem się w ogóle, że ono tam istnieje. Ale na szczęście lepiej późno niż wcale, jak to mówią. I polecam, serdecznie polecam, 10 na 10, jest to nowoczesne muzeum, Muzeum Armii Krajowej, na wstępie co mogę powiedzieć. Jeżeli ktoś się interesuje historią Polski, historią II wojny światowej, historią okresu międzywojnia, przede wszystkim militariami, bo jest strasznie dużo broni zachowanej naprawdę, połowę broni jest zachowane w idealnej wręcz, jeżeli w idealnym stanie, w idealnej jakości, ale też są bronie, które gdzieś tam zostały wykopane, oczywiście jak to muzeum, także bardzo dużo dostarczonej broni, ubrań, żołnierzy, ludzi, zwykłych ludzi, ponieważ tam nie tylko jest pokazana historia żołnierzy, chociaż oczywiście chwała im za to, że walczyli, ale też jest podzielone to na różnego rodzaju ekspozycje. Możecie zobaczyć, jak wyglądało życie normalnego człowieka, normalnego pracownika w mieście, na wsi, jakie listy on pisał, jakie zdjęcia on robił w tamtych czasach. Oczywiście też bardziej przykre strony, jeżeli chodzi o ekspozycje, to z obozów wienieckich, obozy zagłady, listy niemieckich oficerów, które nawołują właśnie żołnierzy, niemieckich żołnierzy, nazistów, aby wyniszczyły naród polski. Dowody germanizacji, ataków Sowietów. Jeżeli kogoś interesują takie historyczne tematy, to jak najbardziej powinien tam się zjawić. Ja nie mogę wam oczywiście pokazać wszystkiego tutaj w tle, gdzie leci materiał wideo, no bo nie o to w tym chodzi. Muzeum jest po to, aby wybrać się, jak się ma czas, samemu, czy w grupie, czy w grupie znajomych, może z jakąś osobą, z rodziną, czy nawet w klasie, jak jesteście gdzieś tam w szkole, to fajnie by było, jakby taka wycieczka była zorganizowana, na spokojnie pochodzić. Nie wiem, czy wspominałem, ale właśnie jest to muzeum multimedialne i jest to nowoczesne muzeum. Tam jest, oprócz takiej zwykłej ekspozycji, jak takie zdjęcia na papierze, gdzieś tam za gablotą, listy, ekspozycje, jeżeli chodzi o takie fizyczne, materialne, czyli jakieś właśnie przedmioty, ubrania, pierdoły w sumie, na jakieś zapałki, takie wiadomo, takie drobiazgi, które zostały gdzieś z tamtych lat zachowane. To są właśnie ekspozycje wyposażone też w tablety, wrzutniki, w komputery, także jest to wszystko naprawdę bardzo fajnie razem zrobione. Dodatkowe naświetlania, trójwymiarowe właśnie, próby trójwymiarowego właśnie rzutu filmu. Już nie będę zdradzał może tajemnicy, ale naprawdę bardzo to fajnie działa. Taka symulacja stołu, gdzie jesteście przesłuchiwani przez niemieckich oficerów i w sumie skazywani. Strasznie dużo fajnych rzeczy, naprawdę. Od takich zwykłych rzeczy jak zachowany rower z okresu II wojny światowej, po model rakiety V2, gdzie oczywiście Armia Krajowa miała bardzo duży udział w rozpracowaniu właśnie planów tej rakiety. No to jest naprawdę niesamowite przeżycie, strasznie dużo rzeczy, strasznie dużo informacji, militarii. Jeżeli ktoś nawet nie idzie z przewodnikiem, a idzie samemu, to powinien naprawdę tam się wybrać i na spokojnie sobie wszystko zobaczyć. No i cóż jeszcze, na koniec taka mała ciekawostka, u góry, w tym górnym poziomie, ponieważ muzeum składa się z 3 poziomów, z parteru, gdzie możecie zobaczyć właśnie rzeczy związane z życiem ludzi, z obozami jenieckimi, z germanizacją, z takim normalnym życiem właśnie powstańców, normalnym życiem ludzi, którzy gdzieś tam zostali niestety straceni w tym okresie. To jeszcze jest poziom -1, czyli to jest piwnica i tam jest wszystko związane z państwem podziemnym. Planowanie różnego rodzaju powstania, planowanie ataku na najeźdźców, no i poziom +1, czyli pierwsze piętro, tam jest akurat ekspozycja, jeżeli chodzi o strzelnicę, bo to się nazywa w ogóle u góry strzelnica. Jest tam niesamowicie dużo gablot, nie zliczyłem ile, wspaniale zachowanej broni palnej, przede wszystkim bardzo dużo
karabinów, bardzo dużo karabinów, Mosiny, Garanty, także no, nie będę wymieniał, bo też wszystkich tych broni nie zapamiętałem, ale jeżeli ktoś chociażby nawet gra w gry związane z II wojną światową, to jest niesamowite przeżycie, żeby zobaczyć to z bliska. I ciekawostka jeszcze właśnie na tej strzelnicy, jest coś takiego jak multimedialna strzelnica i tam możecie się wcielić w rolę żołnierza, który jest wyposażony w karabin przeciwpancerny polskiej konstrukcji, przeciwpancerny UR albo UR się powinno czytać. W ogóle dziękuję bardzo za informację, ponieważ nagrałem filmik i też zobaczycie tu pewnie gdzieś link do tego filmu, jak ja sobie tam poradziłem strzelając do czołgu niemieckiego. Bardzo fajnie, naprawdę polecam. Ta platforma, kiedy to czołg się zbliżał do was, ta platforma, na której się musieliście położyć, bo to była taka tradycyjna pozycja strzelca z tego karabinu przeciwpancernego. Ta platforma, na której leżeliście, ona drżała, kiedy to czołg się zbliżał. Także bardzo fajnie jest to zrobione, więc nie jest to takie tradycyjne muzeum, gdzie chodzicie i się nudzicie, tylko faktycznie możecie naprawdę przeżyć miłą chwilę i zaciekawić można młode osoby. To tyle. Dziękuję bardzo. No i zapraszam serdecznie już do następnych materiałów wideo. Może z innego miejsca. Trzymajcie się gorąco, jeżeli ktoś był w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie albo w podobnym muzeum związany właśnie z Armią Polską, z historią Armii Polskiej, to Armii Krajowej, no to zapraszam serdecznie do pisania w komentarzach. Trzymajcie się gorąco, mam nadzieję, że się podobał materiał. Cześć. Uważajcie na krakowskie toalety. Tu się myje ręce. Chyba. Tak. A tu się sika. Do rynny. Także, żeby wam się nie pomyliło. Uważajcie. I pozdrowienia.